Dzień 28. Chrystus daje zwycięstwo. Jeśli chrześcijanin nie rozumie i nie doświadcza, co oznacza pozwolić Chrystusowi, aby dał nam swoje zwycięstwo, to nie doświadczy również życia stałego posłuszeństwa, którego tak pragnie. W dzisiejszej czytance przedstawię, co to znaczy pozwolić Chrystusowi, aby żył w tobie swoim zwycięskim życiem. Gdy zrozumiesz tę prawdę, doświadczysz jej, to twoje chrześcijańskie życie już nigdy nie będzie takie same. Zamiast życia sporadycznego posłuszeństwa i złamanych obietnic złożonych Bogu, z czasem dzięki Chrystusowi doświadczysz zwycięstwa nad każdą szatańską pokusą i grzechem. Czy takie życie stałego posłuszeństwa jest w ogóle możliwe? Czy naprawdę możemy odnieść zwycięstwo nad każdą pokusą i każdym grzechem w naszym życiu? Do takiego życia powołuje nas Bóg w Rzymian 6:6 i 11-14. Ellen White potwierdza to w następujących słowach. Ten, kto nie ma dostatecznej wiary w Chrystusa, aby uwierzyć, że Pan może go uchronić od grzeszenia, ten nie ma takiej wiary, która da mu wejść do Królestwa Bożego. Jaka jest więc odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy stale żyć zwycięskim chrześcijańskim życiem? Jest ona następująca. Należy pozwolić Jezusowi żyć Jego zwycięskim życiem w nas. To jedyna z najważniejszych prawd zapisanych na kartach Biblii. Te i inne fragmenty wskazują na naszą zależność od Jezusa, na wzór, jaki nam daje. Ewangelia Jana 15:4-5, Psalm 16:8, Izajasza 26:3-4. Umysł Chrystusa był wypełniony czystymi, świętymi, prawymi myślami. Jeśli poprosimy Chrystusa, aby zamieszkał w nas przez chrzest Ducha Świętego, jeśli wierzymy, że tak się stało, jeśli ufamy, że objawi swoją miłość, swoje czyste, święte i prawe myśli w naszych umysłach, to On właśnie to uczyni. Jest to kwestia wiary, zaufania, że Jezus naprawdę objawi się w naszym życiu. Apostoł Paweł uznał ten fakt, pisząc o tym w liście do Galacjan 2:20, list do Efezjan 3:16-17. Uwierz, że Jezus ci pomoże i poproś Go, aby w obliczu pokus objawiał w tobie swoje cnoty. Bądź konkretny. Dzieje się tak, gdy codziennie przyjmujesz chrzest Duchem Świętym. Ewangelia Jana 14:16-18 i pierwszy list Jana 3:24. Gdy Jezus mieszka w tobie, to masz Jego umysł. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. 1 Koryn 2:16. Cechuje nas Jego miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, pełnia owocu Ducha Świętego. Galacjan 5:22-23. Dzięki temu, iż Jezus mieszka w nas przez chrzest Duchem Świętym, lubimy to, co On lubi i nie lubimy tego, czego On nie lubimy. Mamy Jego czyste myśli, Jego pragnienia. Ta lista cnót ciągnie się w nieskończoność. Każdy z przymiotów Chrystusa cechuje ciebie dzięki temu, że On mieszka w tobie. W jaki sposób chrześcijanin może zastosować tę prawdę? Kroki są następujące. Gdy uświadomisz sobie pokusę, to po pierwsze, natychmiast odwróć swoje myśli. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Filipian 4,
8. Po drugie, uwierz, że moc sprawowania nad tobą kontroli przez pociąg twojej grzesznej natury do pokusy została złamana. Po trzecie, uwierz, że Jezus mieszka w tobie, poproś Go, aby objawił w tobie swoje cnoty odpowiednie do przezwyciężenia pokusy. Bądź konkretny. Po czwarte, uwierz, że Jezus objawi się w tej kwestii, nie ustawiaj w tej ufności i nie walcz ze samą pokusą. Gdy walczysz z pokusą, to tak naprawdę koncentrujesz się na niej i próbujesz oprzeć się jej własnymi siłami. Zamiast liczyć na Jezusa i zwrócić się do Niego z prośbą o zwycięstwo. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, która zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Usiadł na prawicy tronu Bożego. Hebrajczyków 12:1-2. Po piąte, podziękuj Jezusowi za wybawienie, którym cię obdarzył. Do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. Czego Biblia naucza w kwestii trwania w Jezusie? Podaj odnośne teksty biblijne. Co dobrego niesie z sobą mieszkanie ducha w tobie? Jakie kroki należy podjąć, aby poznać, pozwolić Jezusowi obdarzyć nas zwycięstwem nad pokusą? Jak zamierzasz zastosować tę naukę w swoim życiu? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módl się o to, aby Bóg wciąż napełniał was swoim Duchem Świętym. O to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół. O to, aby Bóg przez Jezusa dał wam zwycięstwo nad pokusami. O to osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Temu zaś, który według mocy działającej w was potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Efezjan 3:20. Daj nam zrozumienia, abyśmy nigdy nie wątpliwi w Twoją moc wybawienia nas od złego. Ożywienia jednostek i całego Kościoła, rozgłoszenia Ewangelii w naszej społeczności. Pomóż nam uwierzyć, że największa moc we wszechświecie mieszka w nas przez Twojego Ducha Świętego.